Nie wiem. Jesteśmy w Otwocku. Dzień dobry Państwu. Telewizja Narodowa dzisiaj gości w Otwocku na zaproszenie pana Szczerby, no znanego już z tej swojej walki z prywatyzacją szpitala. Pan, panie Bartoszu, jest zaniepokojony tą całą sytuacją. Zaczął pan nas oprowadzać od szczególnego miejsca. O, tam jest szpital. Tutaj przejdziemy trochę dalej, zaraz to zobaczymy. Ale to jest Imperium pana Mocha, tak? Tak to się nazywa, tak? Imperium Mocha, zakład pogrzebowy Exitus. To jest ta tu jest właśnie działka. Z tej, właśnie od tej strony to jest działka, właśnie ta działka za śmiesznie małą sumę wydzierżawiona przez starostwo powiatowe. Dalej jest to, co wcześniej udzierżawiło miasto, czyli gmina. Czyli ten teren połączony, on w rzeczywistości tak, składa się z dwóch działek. I panu się nie podoba, że instytucje publiczne wydzierżawiły to za niskie pieniądze panu Mochowi. Tak, i to jest właśnie to pismo, które wcześniej pokazywałem tutaj. Dobrze, chodźmy dalej. Pan mówi i odnośnie pokazuje nam, co dalej. Wydzierżawienia tej działki, że właśnie wydzierżawili mu za 2900 za podobną dzierżawę firmy pogrzebowe płacą od 15 tysięcy do 20 tysięcy. No to w Warszawie, od podstawy Warszawy może jednak. No tak, ale jednak to jest śmiesznie mała suma. A ile według pana powinna ta firma zapłacić za dzierżawę? No tak ponad 10 tysięcy, to na najmarniej powinna płacić dzierżawę. Mniej wpływa do tak, miesięcznie. To jest działka, zaraz mówimy o kwocie rocznej czy miesięcznej? Miesięcznej. Czyli 120 tysięcy. No nie 120, bo to trzeba tak 8. No to około 80-90 tysięcy rocznie no, mniej wpływa do kasy miasta. Można by wiele tak? Kupić za to karetek, na przykład tego powia, których brakuje, albo opłacić dodatkowych lekarzy na dyżury, których też brakuje tutaj w tym szpitalu. No to jest w ogóle to jak są właśnie... I pan jako taki gospodarny człowiek chciałby, żeby te pieniądze wpływały do kasy pańskiego miasta i powiatu. No to się chwali. Natomiast tak, pan mówił, że już złożył kolejne pismo, tym razem do Wydziału Przestępstw Gospodarczych Komendy Powiatowej Policji w... To jest właśnie to pismo. Dobrze. Złożone do Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą tutaj w Komendzie Powiatowej. To trzyma twardo. Dobrze. Odnośnie wznowienia śledztwa w sprawie naszej prywatyzacji tego szpitala. Jest data. KPP w Otwocku i to jest 2 lipca 15 roku. Bartosz Jakub Szczerba. Panie Bartoszu, pan się nie boi? No na razie... Stonoga poszedł siedzieć, jest prześladowany. Różni ludzie mają procesy. No na razie mi procesów nie wytoczyli. Nawet za to, co oficjalnie mówiłem jeszcze w kurcie na demonstracji pod starostwem powiatowym. Aha. Kiedy powiedziałem wprost na przykład, że w prokuraturze rejonowej za urzędowania tutaj Jacka Gałązki po prostu zginęły zeznania w tej właśnie w sprawie prywatyzacji tego szpitala. Jakoś mnie za to nie sądzą. A zginęły? No, ludzie twierdzą, że składali zeznania, których nie było potem w aktach sprawy. I ci ludzie w razie czego mogliby to przed jakimś sądem powiedzieć, więc mistrz wolą tej sprawy. Ma pan to od tych ludzi na piśmie? Na piśmie nie mam, ale jednak sprawy mi nie wytoczyli, więc się boją, że ci ludzie mogliby coś gdzieś powiedzieć. Pan Henryk Krakowiak chciał coś powiedzieć? To trzeba jeszcze raz ewentualnie, jeśli rażące jest naruszenie przepisów prawa obowiązującego przy prywatyzacji tego szpitala. Sprawa jest oczywiście głośna od wielu lat w kręgach tych patriotycznych. Wiele osób na ten temat się wyrażało i pisało. Natomiast to musi być, dobrze by gdyby to był autentyczny prawnik, znający szczegóły, przede wszystkim prawo cywilne, prawo karne. Po prostu. Panie Henryku, jak pan skomentuje to, że lokalni patrioci, prawi i sprawiedliwi na początku pana Bartosza wspierali, a potem, kiedy on zaczął domagać się twardo o interes społeczny, odstąpili go? Znaczy działacze PiS-u odstąpili po wyborach samorządowych zaraz. Jeszcze do wyborów samorządowych. Chwileczkę, jak pan to skomentuje? Działacze PiS-u przestali domagać prawdopodobnie się prawdopodobnie tutaj było podejście takie, podział. Po prostu, no delikatnie mówiąc, przyzysław łupu, nie? Bo jeżeli się prywatyzuje taki szpital pod Warszawą, mający takie tutaj położenie, stan techniczny znakomity, przecież jego nie trzeba prywatyzować. Wystarczy tylko uczciwych ludzi do administrowania tym szpitalem i personelu.
prywatyzacja takich szpitali, niestety. O, i ratunek. Ratunek jak, trwa, ktoś pojechał do szpitala. Jak praktyka wskazuje. Jak pan w ogóle ocenia prywatyzację szpitali? Czy to jest potrzebne? No więc według mojej oceny, na podstawie doświadczeń, w wielu miastach byłem i wiem jak to wygląda, po prostu jak funkcjonują takie jednostki. Potrzebny jest po prostu ktoś, kto zarządza, zespół zarządzający taką jednostką. Nie może być to z układu partyjnego. To muszą być osoby merytorycznie. Uczciwy, przede wszystkim dobrzy zadałem fachowcy pytanie, zarządzający. Czy jest potrzebna prywatyzacja i co to jest prywatyzacja? Absolutnie. A prywatyzacja absolutnie w Polsce szpitali niepotrzebna tak. jest? Nie, niepotrzebna jest. Dlaczego? Dlatego, że tych szpitali, których mamy, to one są, można to powiedzieć, do tego stanu, że one przy właściwym zarządzaniu przez uczciwych ludzi, one same nie będą miały problemów żadnych finansowych. Mało tego, procedury te lecznicze też wymagają na prewencję. Wystarczy środków, załóżmy, przeznaczyć chociaż 30-40%. Nie tak jak w Polsce. 5% się na prewencję pierwotną i wtórną przeznacza. W Stanach Zjednoczonych 45-50%. Dobrze, dziękujemy bardzo, panie Henryku. Panie Bartoszu, czy pan zrobi jakąś kwerendę, czy w tych firmach prywatnych, które mają w sposób prywatny zarządzać mieniem publicznym, dużo jest ludzi z SB, ze służb, emerytowanych oficerów policji, służb specjalnych? Znaczy, dokładnie ja takiej kwerendy nie robiłem jeszcze, więc nie wiem, kto dokładnie z imienia i nazwiska był, był w UB, czy był w WSI, czy prawda... Czy był po prostu jakimś sekretarzem partyjnym, nie musiał być w strukturach ściśle tych aparatu represji. Mógł być na przykład jakimś sekretarzem partyjnym, to jest, bo ci ludzie też... Nie wie pan jeszcze, a jak pan się do tego dowierzy? Znaczy wiem, że nie mam nic twardych dowodów, ale wiem, że z takich pogłosek tego, co ludzie mówią na przykład, ludzie, którzy mieli z tym do czynienia, to wiem, że ci ludzie po prostu... że większość po prostu tych ludzi to są właśnie osoby z tej nomenklatury, z kręgu dawnego UB, z partii, prawda, z tego WSI i tak dalej.